Siadam tutaj bez, witam Cię w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś test Crazy Robotów. Test, na który wiem, że czeka sporo osób. Jest zainteresowanie dość spore tymi petardami. Jednak nie oszukujmy się, Crazy Robot jest to dość znana marka, że tak ujmę. Były to bardzo, bardzo znane petardy. Swojego czasu bardzo mocne, tu trzeba to oddać. Teraz wyszły nowe dwugramowe albańskie Crazy Roboty w dwóch wersjach. W wersji na F3, proszę bardzo, to jest F3, tak, poznałem już po kolorze. F3, 20 gram. Nek na opakowanie, kod produktu S01002 i wersja na P1, również 20 gram, XP1011. Sporo pytań pojawiło się do mnie, czemu wyszły dwie, czemu jest na F3, jest na P1. No mianowicie w wersji na F3 nie mogliby kupić nasi na przykład sąsiedzi zachodni z Niemiec, z Holandii i tak dalej, i tak dalej. A wersję na P1 z wielką chęcią kupią, bo po prostu będzie to legalne dla nich. Kategoria F3 po prostu jest ograniczona, jeśli chodzi o tamte kraje, na przykład, przykładowo Holandii i właśnie Niemcy, więc wyszła wersja na P1, którą oni będą mogli bez problemu kupić. Za chwilę przetestujemy te petardki. W tym momencie zapraszam Was jeszcze do konkursu, który na kanale aktualnie trwa, kończy się w Wigilię, także wszystkie nagrody zdążą Wam przyjechać na tego Sylwestra. Zachęcam bardzo serdecznie do wzięcia udziału i zapraszam również do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy na 15% na wszystkie artykuły, nieprzecenione. Jeśli chodzi o budowę petardek, widzę, że one się niczym nie różnią oprócz kolorkiem. Z drugiej strony, no nie będę ukrywał, bardzo mi się te petardy podobają. Jeśli chodzi o wykonanie i wygląd, no to plusują u mnie, ale nie oszukujmy się. Petardy nie mają wyglądać i być dobrze wykonane, w sensie to jest bardzo fajne, jeśli są dobrze wykonane, ale najważniejsze jest to, żeby strzelały. I weźmy sobie pierwszego robocika. Tutaj wziąłem tą wersję na F3. Wyzerujesz decybelomierz, nie będziemy się bawić. Wyzeruję decybelomierz. Jeśli chodzi o cenę, to jedne i drugie, wersja na P1, jak i wersja na F3, kosztuje w granicach 21 zł z jakimiś tam kodami rabatowymi w sklepach danych, no po prostu z kodami rabatowymi danych sklepów. Przyjrzyjmy się jeszcze tutaj. Tutaj z tyłu nie ma zbyt dużo miejsca. Tutaj lącik jest dość duży, ale wchodzi do środka, patrzcie. Ale no to jest dość długi ląd, ale po prostu tutaj gdzieś się zaczyna, w sensie kończy, więc tutaj kawałek korpusu jest taki puściutki, ale no to jest klasyczne wykonanie. 5 metrów, tutaj były powiedzmy 3,5, coś takiego, ustawmy sobie, żeby nie było, nie leży w śniegu, żeby nie był przytłumiony. No, takie luźne 5 metrów. Wszystkie odpaliłem w tym samym miejscu, więc... Typowy albański ląd. Ładnie walnęło. Ała. Przygłuszyło trochę. 119-300 odległości. Okej, dobra. Weźmy sobie teraz tą na P1. Wyzerujmy sobie to. Oczywiście wziąłem dla porównania inne petardki. Bo nie oszukujmy się, w tym roku na rynku tych nowości dwugramowych, mówiąc nieładnie, to wysrało nam dużo. Jakby jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc konkurencja dwugramowa jest ogromna. I właśnie przez tą ogromną konkurencję dwugramową z Albanii trochę się bałem i ciągle trochę się boję o roboty, dlatego że, no kurde, Powerful Bulldogi,
również od Triplexa, za 20 sztuk, kosztują aktualnie na odpalaj.pl w ciągu roku nieraz na wielu sklepach w granicach 15-16 zł. I tam mamy za 15-16 zł, mamy 20 sztuk petard, tutaj za 21 mamy tych sztuk 10, więc 20 petard kosztuje nas jakieś 40-42 zł. No, zobaczymy. Nie gadam, zobaczymy co wyjdzie po teście. Wersja na P1 teraz. Bardzo podobnie. 118,3. Tam różnica decybela. No może to nie jest jakiś też profesjonalny w pełni sprzęt, więc będzie się to trochę różnić. Weźmy sobie jeszcze jedną P1, weźmiemy sobie jeszcze jedną F3. Na papierze strzela to w miarę, nie będę ukrywał. Brzmi dość dobrze. Brzmi jak trochę lepsze 2 gramy nawet. Wiadomo, teraz dziurka się trochę pogłębia, ale zobaczymy. To 17,5. Aż dziwne. Wezmę jeszcze F3. Niemniej, jeśli chodzi o... nie patrząc na cenę, patrząc tylko i wyłącznie na moc, to są to spoko petardy. Zobaczymy tylko, czy są jakoś wybitnie opłacalne. No, dobra, dziękuję. To 18,6 i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że F3 są delikatnie mocniejsze. Jakby wiem, że jest to cena na ucho, ale odpaliłem po dwie sztuki z P1, dwie sztuki z F3 i obie sztuki F3 walnęły lepiej niż którakolwiek sztuka z P1. Zobaczę to jeszcze raz, zobaczymy. Może to być akurat kwestia tych sztuk, ale teraz chciałbym nachylić się nad tym, nad Powerful Bulldogiem, czyli w sumie, no złap ostrość, proszę. No, czyli w sumie najtańszą petardką dwugramową na rynku, taka prawda, bo ciężko znaleźć coś innego w tych pieniądzach. 2 gramy, również z Albanii, również od Triplexa, myślę, że bardzo, bardzo fajny konkurent, jeśli chodzi o ten film dzisiejszy. Razem z robotami wyszły również Killer Bulldogi, czyli dwugramowe, 20 w paczce, cena około z kodem robotowym to jakieś 17 zł. Złotóweczkę drożej od Bulldogów i jeśli chodzi o Killery, to myślę, że warto tą złotóweczkę dopłacić, choć o tym to przekażę wam bardziej w teście. Nie będę oszukiwał, tutaj ładnie to przeorało. Zajmiemy się Powerful Bulldogiem. Stoi. Różnica w cenie ogromna. Zobaczymy jak mocowo. Teoretycznie na papierze 2 gramy. Dokładnie tyle samo. A coś aż dziwnie walnął. 111,1. Z tej odległości. Weźmy sobie inne dwugramówki, bo już jestem trochę w szoku. Uderzyło słabo. Weźmy sobie... No jesteś tu, na pewno jesteś. Dobra, Puma 2G, niech będzie. Akurat miałem pod ręką Pumę. Dobra, wyzerowane. Weźmy sobie Pumę. One już rzadko w sklepach występują. Kosztują coś w granicach 25 zł za 20 sztuk, więc też tańsze od Bulldogów, od Crazy Robotów. No. ...116,3, czyli tak lepiej niż akurat Powerful Bulldog, który wypadł jakoś tak parszywie, nie będę ukrywał, wypadł słabo, ale wciąż gorzej od Crazy Robotów. Tylko, dobra, weźmy sobie jeszcze jakąś dwugramówkę. Mam tu na pewno jeszcze jakąś. Tylko, czy ta różnica
jest taka, żebym jakby dopłacał do Crazy Robotów. Jeśli chodzi o tego Powerful Bulldoga, to jeśli wszystkie Powerful Bulldogi strzelałyby w taki sposób, jak strzelił ten, no to zdecydowanie dopłaciłbym do Crazy Robotów. Niemniej, no tam poszło coś nie tak. A i teraz się człowiek musi dokopać. Mam tu na pewno Big Bangi. Jest Big Bang. Big Bang 2G. Też petardka tegoroczna. Około 17 zł za 20 sztuk petard. Może wezmę zapalniczkę. Jestem zmieszany trochę. Słyszycie to raczej po mnie. Bo no chyba trzeba będzie pochwalić Crazy Roboty, które na papierze z założenia chciałem zjechać od góry do dołu. Ale zobaczymy, zobaczymy. Ładnie. 115. Wszystko odpalałem w tym samym miejscu. Powerful Bulldog, z którym poszło nie tak. Big Bang, Puma, Crazy Roboty F3, Crazy Roboty P1. Wszystkie odpalałem w tym samym miejscu. Jestem aż zdziwiony. Wiadomo, mieszanina nierówne. Wezmę jeszcze jednego robocika. Decydowałem, że wyzerowany. Ale faktycznie roboty jak na dwugramówki wypadają lepiej. Po prostu. Przynajmniej porównując do tych kilku petard dzisiaj. Nie no, na pewno walą lepiej. 119. Przepraszam za pociągnięcie nosem, ale no to jest ogromna różnica. Jakby 116, 117 decybeli, a 119 to już jest sporo. Weźmy sobie jeszcze pojedynkę. Akurat jedzie pociąg, ale powiedzmy, że z tym nie będziemy się przejmować. To 17,5. Po raz kolejny wersja F3 uderzyła mocniej od P1. Co ja tu mogę powiedzieć? Wiadomo, to są wyrywkowe testy i no może akurat tak się złożyło, że wersja na P1 jest słabsza, ale no na teście na ten moment no zdecydowanie wersja na F3 jest dużo lepsza i to nie jest różnica jakichś tam dziesiętnych po przecinku, to jest różnica kilku decybeli pomiędzy wersją na P1 a wersją na F3. Zdecydowanie w tym momencie, jakbym miał wybierać po tych trzech petardach z jednej i z drugiej strony, zdecydowanie wybieram wersję na F3. Jestem zdziwiony tym testem, bo tak jak mówiłem, podchodziłem do niego trochę negatywnie w tym sensie, że no nie oszukujmy się, Crazy Roboty są dużo, dużo droższe od dwugramowej konkurencji. Wiadomo, między dwugramówkami były różnice. Jakby PS2 jest mocniejszy od Powerful Bulldoga, czy tam PS2 jest od Shark, jest mocniejszy od nowych Big Bangów. Nie wiem, Big Bang Red jest mocniejszy od Hammerów H2 GTR, mimo tego, że na papierze one mają wszystkie taką samą gramaturę. Niemniej wiadomo, że tam czasem ląd trochę więcej waży, czasem jakość mieszaniny jest inna, więc te różnice pomiędzy dwugramówkami były, ale zazwyczaj one były małe, a tutaj jest dość spora. Jeśli miałbym porównywać po tych trzech petardach innych dwugramówki do Crazy Robotów P1, to powiedziałbym, że nie warto dopłacać, bo to jest za dużo dopłaty. Jeśli miałbym porównywać je do wersji F3, mógłbym rozważyć. Po tym, co doznałem dzisiaj, co zresztą wy widzicie na kamerze również, mógłbym rozważyć dołożenie do Crazy Robotów F3. Dlaczego? Dlatego, że ta różnica jest już dość spora. I w tym momencie chciałbym was zaprosić na test dwugramowych petard. Będzie w tym roku na pewno test dwugramowych petard z Albanii. Tam jest kilkanaście pozycji, z tego co pamiętam już. Miał być on nagrany już w tym tygodniu, ale okazało się, że wyszły jeszcze
ja nagrywam, że wyszły jeszcze na rynku chyba 4 pozycje dwugramówek z logiem Zombum, więc poczekam na nie, bo szczerze mówiąc w tamtym teście może się wszystko rozwiązać, bo no jak przestrzelamy wszystko jedno przy drugim, to myślę, że będzie już wszystko w miarę klarowne na dzień aktualny, na chwilę, w którą to nagrywam. Mogę polecić Crazy Robot F3. Nie spodziewałem się, że wypowiem te słowa, ale chyba muszę je wypowiedzieć. Mogę im dać 7, mocną 7. No jednak, z tego co pamiętam, PS2 i Sharki dostały 8, bo były delikatnie mocniejsze od konkurencji, ale droższe. Crazy Roboty są mocniejsze od Sharków, luźno. Przynajmniej te F3. Nie wiem, czy coś jest nie tak z tymi moimi P1, czy one tak wszystkie mają. Są mocniejsze od Sharków, tylko sęk w tym, że są dużo droższe, więc nie mogę im dać tej samej oceny. Jeśli chodzi o wersję na P1, nie wiem, 5, no nie widzę sensu dopłacać do niej. Po prostu jakby różnica jest duża między wersją na F3 a P1, przynajmniej na ten moment. Więc z 5, a tym luźno mogę dać 7, bo widzę scenariusz, w którym zamiast setnej paczki Powerful Bulldogów, czy setnej paczki, nie wiem, tam jakiś PS2-ek, czy Big Bangów, biorę dla odmiany paczkę Crazy Robotów. Widzę ten scenariusz, więc myślę, że z 7 mogą skończyć, a do pojedynek chyba będę musiał się bliżej jeszcze im przyjrzeć, bo coś jest chyba nie tak, skoro na papierze to są te same petardy, ale no wiemy jak to bywa. Trzymajcie się, cześć, dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Ja jestem zdziwiony po prostu, ale może wam też przypadły do gustu. Widziałem, że sporo osób już zamówiło, więc sporo osób pewnie już się przestrzelało, odpaliło, więc może się wypowiedzieć. Czekam na wasze opinie. Zobaczymy. Na ten moment F3 mógłbym dorzucić do koszyka. Z czystym sumieniem, z ręką na sercu mogę polecić. Do P1-ek, no o P1-kach nie mogę powiedzieć tego samego. Ale trzymajcie się, bo już gadam 17 minut. Także widzimy się w następnym filmie. Pamiętajcie, filmy są codziennie po 2 na kanale. W grudniu nawet po kilka, po 3, po 4. Sezon, moi mili. Także zostańcie ze mną na dłużej. Zapraszam do konkursu, zapraszam do linku w opisie. Trzymajcie się, cześć.